Dzień dobry Państwu. Niebo trochę zachmurzone, ale zapowiada się kolejny ciepły, gorący nawet dzień. I słusznie, bo to w końcu wakacje, niedziela, pierwsza niedziela lipca, 6 lipca dokładnie. Jeszcze raz dzień dobry. Rozpoczynamy poranek TVP Info. O czym będziemy dziś mówić? Dziś w poranku najwięcej uwagi poświęcimy katastrofie samolotu, do której doszło wczoraj po południu. 11 osób zginęło w wypadku samolotu pod Częstochową. Jedną osobę uratowano, jest w stanie ciężkim. Przewieziono ją do szpitala w Częstochowie. Samolot należał do prywatnej szkoły spadochronowej. Wykonywał lot spod częstochowskiego lotniska w Rudnikach. Nasi reporterzy będą na miejscu katastrofy i przed szpitalem, w którym przebywa ta jedyna osoba, która przeżyła ten dramatyczny wypadek. O prawdopodobnych przyczynach katastrofy będziemy rozmawiać z ekspertami lotniczymi Grzegorzem Brychczyńskim i Michałem Setlakiem. Nowe taśmy wprost i nowi bohaterowie. Główny bohater Roman Giertych. Bohater i autor nagrania Piotr Nisztor, obecnie związany z Wprost. Bohater drugoplanowy Jan Piński. Tło, trzy butelki wódki. Temat, książka o Janie Kulczyku. I negocjacje dla autorów książek raczej nietypowe. Ile będzie kosztowało niepublikowanie książki o najbogatszym Polaku? O tym, czy kolejne taśmy są jeszcze w stanie wstrząsnąć opinią publiczną, porozmawiamy ze specjalistą od marketingu politycznego Wiesławem Gałązką. A mecenas Roman Giertych, były wicepremier, zapowiada zdecydowane kroki prawne, przechodzi do kontrofensywy. Co, o czym jeszcze będziemy mówić? Oczywiście, proszę Państwa, o mundialu. Brazylijska telewizja zamieściła zdjęcia rentgenowskie kręgosłupa Neymara, na których dokładnie widać pęknięty kręg. Brazylijski piłkarz może mówić o sporym szczęściu. Kilka centymetrów dzieliło go od paraliżu, tak twierdzą lekarze. Doktor Konrad Słynarski, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, będzie naszym gościem przed 9:00. No i Neymar, proszę Państwa, nie wystąpi na mundialu, nie będzie wspierał Brazylii w półfinałowym meczu przeciwko Niemcom. Wczoraj kolejne dwa spotkania ćwierćfinałowe, znamy już tym samym komplet półfinalistów. Wczorajsze spotkania były jak zwykle emocjonujące, ale szczególnie emocjonujące było to ostatnie spotkanie, czyli Holandii z Kostaryką. Bezbramkowy remis, co było sporym zaskoczeniem. Można powiedzieć, że od sensacji dzielił nas włos. Doszło do serii rzutów karnych, w którym Holendrzy ostatecznie pokonali. No, rewelacje tego turnieju, czyli Kostaryka. A w naszym studiu Ola Rosiak. Dzień dobry, Olu. Dzień dobry. Ty, rozumiem, miałeś bardzo emocjonującą noc. Tak. Do końca trwałeś telewizorem. Na posterunku. No, mundial raz na 4 lata. Nie mogłem sobie odpuścić obejrzenia tego meczu. Ale ty ja też oglądasz, choć pewnie nie tak późno nocy. Tylko do pierwszej połowy. Koniec pierwszej połowy cały czas było 0-0. Stwierdziłam, że co będzie, to będzie. Nic tego nie zmieni, czy zobaczy, czy nie. No to prawda, ale jeśli chodzi o bramki, to nic nie było do 90 minuty. Tyle, że karne. A one zawsze przynoszą wiele emocji. Ale karne są zawsze tak ekscytujące, że jak usłyszałam, że były karne, to zaczęłam żałować, że jednak nie wytrzymałam do końca meczu. Będziemy mieli okazję, żeby wspólnie jeszcze raz je zobaczyć podczas naszego poranka. A teraz czas na pierwszy serwis. Tak jest, zapraszam. Oględziny miejsca katastrofy samolotu w Topolowie ze względu na porę nocną zostały przerwane i będą kontynuowane w ciągu dnia. Serwis o 6:00 zaczynamy od najnowszych informacji z okolic Częstochowy, gdzie wczoraj po południu rozbił się samolot z 12 osobami na pokładzie. To 11 skoczków spadochronowych i pilot, niemal wszyscy zginęli. Udało się uratować tylko 40-letniego mężczyznę. Rafał Potyra z nami. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Wyspaliście się? Bo jeśli nie, to oznacza, że oglądaliście do końca mecz. Ja bardziej, Michał mniej. Ja rozumiem. Szalenie emocjonująca końcówka i rzecz absolutnie bez precedensu, bo takiej zamiany na boisku w historii mundialu jeszcze nie było. Chodzi o Tima, brankarza, Tima Króla. Król jest tylko jeden, jak się okazało. Świetny nos trenera Holendrów Luisa van Hala, który w ostatniej minucie dogrywki ściąga z boiska bramkarza, który chwilę wcześniej uratował Holendrom skórę, bo Kostaryka nie mieli taką jedną okazję. Oni już nie mieli siły. To była druga dogrywka, jaką grali z rzędu na tych Mistrzostwach Świata. Widać było, że nie mają ani siły, ani ochoty, żeby gdzieś tam starać się zaskoczyć Holendrów. Chcą dociągnąć do rzutów karnych, ale mieli jedną sytuację. W 117 minucie mogli przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Nie udało się właśnie dzięki bramkarzowi. A Van Hal ściąga tego bramkarza, ściąga tego bohatera z końcówki, wprowadza na jego miejsce człowieka, o którym wie, że doskonale broni rzuty karne. Wygrywa na tym, naprawdę. To trzeba trochę zaryzykować, bo kto nie ryzykuje, szampana nie pije. I tak w piłce zasada obowiązuje podobnie jak w życiu. Tim Król wybronił 2 jedenastki, wprowadził Holendrów do półfinału. Dawno ich tam nie było. Zazwyczaj, jeśli Holandia jeździła na wielkie turnieje, to był zespół, który miał wielkie ego. Najpierw to ego wchodziło na boisko, a dopiero potem piłkarze na nie wchodzili. Zawsze się kłócili. Trenerzy z piłkarzami, piłkarze między sobą, wszyscy uważali się za wielkie gwiazdy. Tym razem tego nie ma. Ta Holandia, nawet z Arjenem Robbenem, który jest piłkarzem
tyleż genialnym, co wielkim egoistą boiskowym. Teraz to funkcjonuje jako zespół. Chyba faulowany w polu karnym, albo w pobliżu pola karnego. On prawda, też chyba lubi symulować te faule, prawda? Tak, lubi, to tak no. Zawsze się do tego przyznaje, chociaż ostatnio się przyznał do takiej jednej symulki rzeczywiście. Trochę innego Robena oglądamy podczas tych Mistrzostw Świata. Człowiek, który potrafi wywalczyć rzut karny, jak w poprzedniej rundzie, i oddać tego karnego innemu partnerowi z zespołu. Kiedyś by tak nie postąpił. Człowiek, który sam mówi, że jest zbudowany tam, jak jego młodsi koledzy z reprezentacji walczą, kiedyś chwaliłby tylko siebie. Dziś to jest inny Robin i może dzięki temu te Holandia jest już w półfinale. Wielki wyczyn. Popatrzmy na to, jak awansowała, bo to naprawdę moment historyczny. My jesteśmy świadkami historii, kochani. Tim Krul, Newcastle. Jak słusznie zauważyłeś przed chwilą, kiedy oglądaliśmy ten teledysk, to jest człowiek, który ma sposób na karne. To nie jest, jak większość bramkarzy, większość bramkarzy reaguje tak, że wybiera sobie stronę, wybiera sobie róg i rzuca się w tę stronę. A Król czekał do końca, kiedy piłkarz nadbiegnie na piłkę i wtedy rzucał się we właściwym kierunku i był blisko za każdym razem. A dwa razy mu się udało wybić. Był wielki, to prawda. Julio Cezar też co prawda obronił dwa karne, ale jeszcze bardziej skuteczny w przypadku karnych wydaje się rzeczywiście tam Tim Krul. Należy jeszcze zwrócić uwagę na to, że Holandia jest w tej chwili w gronie czterech zespołów jedyną drużyną, która nie zdobyła jeszcze najwyższego trofeum, bo zarówno Argentyna, Niemcy, jak i Brazylia mają już tytuł Mistrza Świata. Ciekawy zestaw tam został w tych półfinałach. No, najwięksi z największych. Pierwszy raz w historii zdarzyło się tak, że w półfinale, czyli w gronie tych czterech najlepszych drużyn jest i Brazylia, i Argentyna. A to muszę wam powiedzieć, że to jest wyśniony finał, jeśli chodzi o Brazylię. Brazylijskich kibiców taki sobie właśnie wymarzyli, bo Argentyna, wiadomo, odwieczny rywal, bardzo by chcieli, żeby na własnej ziemi ci Argentyńczycy dostali od nich łupnia, ale dopiero w finale. Ale i najpierw wszyscy ściskali za nich kciuki, żeby... z Niemcami. No to nie będzie łatwa sprawa, powiem szczerze. No, a mamy taki czyli piękny pojedynek południowoamerykański i europejski. No właśnie. Ładnie się to rozłożyło. No właśnie, a tak było sporo osób, które wątpiły w tę Europę. Pamiętacie, faza grupowa, kiedy nie wychodziły potęgi europejskie, Hiszpania, Anglia, Włochy, Anglicy, wracali do domu, wszyscy mówili, że to koniec zmierzch piłkarskiej Europy, a to się okazało, że taki zmierzch wcale nie jest i jeszcze za chwilę Niemcy wszystkim pokażą, jak to Niemcy. Zobaczymy, ale na pewno będzie ciekawie i to też warto zwrócić uwagę na to, że w tych ćwierćfinałach każde spotkanie, każde rozstrzygnięcie to była tylko jedna bramka. Jedną bramką różnicy. Wszyscy przychodzili, więc to bardzo wyrównane mecze, a teraz powinno być jeszcze trudniej. Niestety tych bramek pada znacznie mniej teraz już w tej fazie. No teraz już jest... W fazie grupowej rozpieszczyli nas trochę piłkarze, strzelali niemalże trzy bramki średnio na mecz. A w tej chwili... Chyba ostrożniej się gra, ale, prawda? Ale dogrywki. No wiecie, teraz już każdy błąd to skutkuje wypadnięciem za burtę. Muszą uważać. No właśnie, wszyscy. A jak Kostaryka wypadła w tym wczorajszym meczu? Jak to oceniacie? Na pewno widać było po nich, że fizycznie nie są tak dobrze przygotowani jak Holendrzy. To zasługa tego, że grali już drugi mecz z dogrywką. Bo w poprzedniej rundzie też tak było z Grekami. Udało im się wtedy, ale to jest zespół, który... To nie jest taki zrenomowany zespół jak Holandia, jak pozostałe drużyny, które awansowały do półfinału. To nie są piłkarze najwyższych lotów. Bramkarz był świetny, ale to tak prawda. Jak Rafał mówi, w 117 minucie pukali do bram piłkarskiego raju. Pukali, byli bardzo blisko zdobycia bramki, gdyby to się stało. Ale gdybyśmy im zliczyli te okazje bramkowe z całego meczu, może dwie, może trzy, oni w ogóle się nie nastawiali na atak. Oni chcieli i tak przetrwać jest duży sukces i grać na karne. Niewątpliwie, oczywiście. To jest powiem wam, że to jest największa sensacja mundialowa od... Myślę, że Italia 90 i ćwierć finału w wykonaniu piłkarzy Camerunu. Wcześniej bywało różnie, później takiej sensacji nie było. Kostaryka, wielkie ukłony, czapki z głów, jak najbardziej. Tegoroczną niespodziankę wrócę też Algieria, która awansowała z grupy. I zremisowała z Niemcami przecież w regulaminowym czasie. Będziemy rozmawiać jeszcze o mundialu. Do zobaczenia. Dziękuję. Za chwilę o pogodzie między innymi. I właśnie, proszę Państwa, do tej muzyki wczoraj na Pomoście w Mikołajkach tańczył Ziemowit Pędziwiatr. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Już jesteś hitem. W internecie. Podpatrzono mnie. Ja się zastanowię, czy to legalnie mnie podpatrzono i podsłuchano. Nie, podsłuchano nie, podpatrzono, nagrano. Nie, żartuję oczywiście. Proszę mi zazdrościć, było przepięknie, wspaniale. Wróciłem wczoraj wieczorem. Ale pogody czy talentu? Jednego i drugiego. W moim przypadku jednego i drugiego. Stanowczo. Pięknie, dziękuję. Pięknie było. Przepiękna pogoda. Niestety ta pogoda nam się zaczyna, szanowni państwo, psuć. A to przypomnijmy sobie, proszę państwa, jak to było wczoraj. Bo tak mówimy, może nie wszyscy wiedzą, o czym mówimy. O właśnie. Coś za wyczucie rytmu. Dobrze. Powiem państwu dokładnie, dlaczego tak było, bo... I bioderka. Sprawa jest bardzo prosta. Ja po prostu słyszę antenę. Jak wy rozmawialiście wczoraj z Jackiem i na koniec
została puszczona. No właśnie tam etiutka i ona właśnie mnie tak zainspirowała. Ja sobie czekałem na swoje wejście i sobie pobujałem się. Muzyka, słońce, łóżki, wszystko tak, się złożyło. O matko. A. Szanowni Państwo, pogoda nam się psuje i to dosyć mocno. Z zachodu front atmosferyczny jest jakby ciąg dalszy tego, co się zaczęło wczoraj dziać w pogodzie. Front od niżu, znad Atlantyku, już jest na terenie naszego kraju, właściwie od jakiegoś czasu już dłuższego. No i przynosi burze. Dosyć intensywne będą opady i groźne burze. Przy takiej upalnej pogodzie one mogą być groźne bardzo, łącznie z gradobiciem bardzo silnymi, z gradobiciami i z bardzo silnymi porywami wiatru. Nawet 70 km na godzinę może taki wiatr wiać. A na razie bardzo wysoka temperatura. Właściwie od Pomorza Gdańskiego, od północy i północnego wschodu, tam, bo tam 28-29 w najcieplejszym momencie dnia, do 32 stopni na Podkarpaciu. I właśnie na Suwalszczyźnie i na Podkarpaciu powinno obyć się bez opadów, ale w pozostałych regionach opady i burze. Może w Wielkopolsce troszeczkę bardziej czystsze niebo, ale tam bym też nie był przekonany, że tam jakiś deszczyk przelotny nie spadnie. Tak więc miało być ładnie cały weekend, gorąco, upalnie, bo to pierwszy wakacyjny weekend. A tu niestety znowu burzowo i taka upalna jest pogoda. Gorąco, jest tak, upalna pogoda pozostanie z nami przez kilka dni, ale te burze cały czas możliwe. No i może być groźnie i niebezpiecznie. Wiadomo, w czasie takich burz spadnie sporo deszczu, nawet do 25-30 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami oczywiście nie na terenie całego kraju. Tak więc ostrzegamy już Państwa w tej chwili. Będziemy to robić przez cały dzień, żeby być na takie razy przygotowani. Na pewno nie będzie trzeba sobie parkować samochodów pod jakimiś wysokimi drzewami, pod liniami energetycznymi. O praniu nie wspomnę. Dzisiaj niedziela, nikt prania nie robi, raczej. Ale jakby ktoś zrobił, no to tego prania potem można szukać daleko od swojego domu, czy też pod swoimi balkonami, albo nawet na balkonie sąsiada. Dokładnie. A to nie zawsze jest korzystne. Dokładnie, bo akurat możemy wpaść na sąsiada, którego akurat nie bardzo lubimy. To na razie tyle o pogodzie. Będziemy Państwa na bieżąco informować, co się w pogodzie i nie tylko dzieje. I wracamy po przerwie. To wszystko w tym serwisie. Dziękuję bardzo. Smutne obrazki. Smutne, to była najpoważniejsza katastrofa wycieczkowca obrzegów Italii. My z kolei mamy najpoważniejszą katastrofę od wielu lat samolotu cywilnego i o tej sprawie będziemy oczywiście mówić, ale teraz czas na kilka słów o pogodzie. Pogoda się psuje. Witam Państwa ponownie. Pogoda się psuje, bardzo powolutku, ale się psuje niestety. Od zachodu nam napływa chłodniejsze troszeczkę powietrze. Front atmosferyczny, no i chmury przede wszystkim i w związku z tym będą nam przechodziły burze. W tej chwili jeszcze tych burz za dużo nie ma, pojawiają się tam miejscami może, gdzieś tam na Górnym Śląsku, na Dolnym, ale nie jest ich na razie dużo, jest nieźle. Coraz cieplej, 17, tak, bardzo ciepło, już na zachodzie około 20 stopni, 19, trochę chłodniej na krańcach południowych około 12-13, ale jak już mamy 17-18 stopni, no to jesteśmy właściwie zadowoleni. Troszkę pada w centrum kraju również, no i ciśnienie będzie nam powolutku spadało, w tej chwili około 999 hektopaskali, minimalnie będzie to ciśnienie spadać. I w drugiej części dnia możemy spodziewać się niestety większej ilości chmur, przelotnych opadów i burz. Najbardziej gwałtownych spodziewamy się od Pomorza Gdańskiego, przez centrum kraju, aż po Małopolskę i Górny Śląsk. I właśnie w takim pasie będą pojawiały się te najbardziej gwałtowne burze z bardzo intensywnymi opadami, z bardzo silnymi porywami wiatru i z opadami również gradu. Musimy być na to przygotowani. Najcieplej dzisiaj do 32 stopni i właśnie te krańce wschodnie, północno-wschodnie, południowo-wschodnie raczej bez opadów, z bardzo wysoką temperaturą i ze sporą ilością słońca. Tak więc jeżeli ktoś pojechał w Bieszczady na weekend, no to będzie zadowolony. Upiecze. Dokładnie, to będzie zadowolony. Więcej chmur na południu, jak Państwo widzą na tej naszej mapie. No i ciśnienie. Właściwie jest tak napisane, że około 999, ale tam będą takie minimalne spadki. Możemy to nawet odczuć. Tak więc niestety robi nam się takie małe zamieszanie w niedzielę, na koniec weekendu. Taka wysoka temperatura pobędzie jeszcze z nami co najmniej do wtorku, środy.
i potem powinna sytuacja się stabilizować. Ale oczywiście, jak to z pogodą bywa, jak to z pogodą bywa, to się wszystko może jeszcze zmienić, może przyjść kolejny front i ta sytuacja taka bardziej skomplikowana może potrwać nieco dłużej. Ale jesteśmy wszyscy za tym, żeby do następnego weekendu się to wszystko wyprostowało. I bardzo prosimy. Przynajmniej początek weekendu mieliśmy spokojny, piątek bardzo ładny, sobota bardzo przyjemna, chociaż już w regionach tych zachodnich tam zaczęło się troszeczkę z tą pogodą mieszać. No jeśli to będą krótkotrwałe burze, to dużego problemu nie ma. Tak jest. Że nie będą trwały długo właśnie. Otóż właśnie. I tego deszczu w czasie takich burz nie spadnie dużo, bo jak wiadomo, nasze studzienki kanalizacyjne nieraz mają problem z przyjęciem większej ilości wody. No i po prostu ta woda nie ma dokąd uciec. I nie będę mówił o podtopieniach absolutnie, ale jeżeli spadnie na metr kwadratowy do 30 litrów wody, to możemy sobie to wyobrazić. Powiedzmy, że jak jedno wiadereczko ma 10 litrów, to wylejemy ich 3 na każdy metr. Metr koło metra, metr koło metra. Sporo, no to sporo robi się oczywiście. Sporo wody. Przemek, Ziemek, jeszcze jedno pytanie dotyczące tej temperatury i burz, tak. Szczególnie nad morzem, bo być może oglądają nas teraz ci, którzy są nad morzem, zastanawiają się, czy wyjść sobie na plażę. W rejonie Zatoki Gdańskiej w drugiej części dnia też te burze będą gwałtowne. To zachodnie pomoże w drugiej części, czyli po południu. Po południu, tak, czyli na razie na razie spokojnie, na razie spokojnie. Zapraszamy Państwa na dalszą część programu. Do zobaczenia. To po przerwie. A czerwone diabły za burtą mistrzostw, chociaż pod koniec spotkania mieli szansę na Ale nie muszą się czerwienić ze wstydu. Nawet belgijskie media rozgrzeszają swoich piłkarzy, piszą, że ten występ to taki właściwie na miarę możliwości w tej chwili, ale że ta drużyna jest taka rozwojowa, to jest szansa na to, że będzie osiągać sukcesy. Mieliśmy wczoraj takie starcie dwóch różnych osobowości na ławkach trenerskich w tym spotkaniu. Alejandro Sabella, opiekun Argentyńczyków, to jest taki trener, jak twierdzą nasi mundialowi eksperci Tomasz Wołek czy Jacek Gmoch, który nie przeszkadza po prostu. Wie, że ma bardzo dobrych piłkarzy, na przykład Leo Messi, i on specjalnie się nie wtrąca. Pozwala im ustalać taktykę, pozwala im grać i wczoraj na tym wygrał. A Mark Wilmot, z kolei opiekun Belgów, to jest charyzmatyczna postać, mocny lider swojej drużyny, który potrafi doskonale narzucać swoją wolę, chociaż chyba wczoraj pachniało trochę konfliktem. Świetnie do tej pory radził sobie z tym, że umiejętnie dawkował siły poszczególnym piłkarzom, potrafił korzystać z piłkarzy, których ma na ławce. Dokonywał fantastycznych zmian. Tak jest. Belgowie nie strzelili gola w tym turnieju przed 70 minutą, a często bramki, rekordowo często bramki zdobywali dla nich rezerwowi. Podobnie jak w przypadku Holandii aż 4 gole strzelali rezerwowi. Ale to też powodowało to, że wpuszczał rezerwowych, oni wnosili jakość do drużyny, że nie było konfliktów. Każdy trochę grał, każdy trochę strzelał, każdy był trochę zadowolony. A wczoraj dokonał takich zmian Romelu Lukaku, Dries Mertens, po których widać było, że to siedzenie na ławce jednak ich uwiera troszkę. I tacy wyszli schowani, niezadowoleni, nic z tych zmian specjalnie pozytywnego nie wyszło. No dobrze, to skoro o trenerach, to mamy wypowiedzi. Na początek proponuję opiekuna Argentyńczyków, którego widzieliśmy w tym teledysku, jak tak odpadł po jednej z niewykorzystanych szans swoich piłkarzy, no ale jedną wykorzystali, są w półfinale, więc usprawiedliwione. Powiedzmy sobie otwarcie, Argentyna nie zachwyciła, nie zachwycił też sam Leo Messi. Miał przecież jedną stuprocentową sytuację, wychodził no to prawda, na sam. Też warto zwrócić uwagę na to, że jest jak talizman. To był 26 mecz z rzędu Argentyny z Messi w składzie, którego Argentyńczycy nie przegrywają. 19 zwycięstw, 7 remisów, 0 porażek. No piękny bilans. Zresztą ten Messi, no, umówmy się, geniusz, ale dość mikry chłopak, a musi ciągnąć plecak, który waży niesamowicie dużo. Wczoraj trochę wyręczył go Gonzalo Higuain, którego przed chwilą oglądaliśmy i słuchaliśmy. Zagrał najlepszy mecz na tym turnieju, bo wcześniej te pozostałe argentyńskie gwiazdy specjalnie nie błyszczały. I ten Messi miał to wszystko na swoich barkach i tak szacunek i słowa uznania, że udało mu się zaholować tę Argentynę aż tutaj. Czy wiemy jeszcze, jak poważna jest kontuzja? Dzisiaj Di Marii? Dzisiaj będziemy wiedzieli. Dobrze, że o to pytasz, bo to bardzo ważny piłkarz, który w ostatnich spotkaniach też błyszczał. Wczoraj krótko wytrwał na murawie. Stłuczony mięsień czworogłowy, mam nadzieję, że nie zerwany, bo przydałby się w półfinale. Na pewno to widowisko z nim sporo by na tym zyskało. Dzisiaj mają być oficjalne wyniki badań. Na razie mówi się o tym, że być może to jest koniec turnieju dla Di Marii. To by była kolejna gwiazda wielka, która wypada z mundialu, bo przecież pamiętajmy o tym, że Neymar już w tych mistrzostwach niestety nie zagra. To tyle na razie. Będziemy mówić o futbolu więcej za chwilę. Do zobaczenia. Najpierw serwis.
jeszcze tylko 4 mecze do końca mundialu, ale miejmy nadzieję, że bardzo emocjonujące. Zimowit pędzi wiatr w studio, to oznacza, że kolejna porcja informacji pogodowych. Mówimy o tym, że upalnie, mówimy o tym także, że będą burze. Tak jest, mówimy o tym, że zagrożenia będą i to dość takie znaczne na sporym obszarze kraju. Dzisiaj, szanowni państwo, spodziewamy się właśnie bardzo gwałtownych burz od Pomorza Gdańskiego właściwie przez centrum kraju, aż po Górny Śląsk i Małopolskę. Najładniejszymi regionami dzisiaj, pogodowo rzecz jasna, będą Suwalszczyzna i Podkarpacie. Tam powinno obyć się bez opadów przez cały dzień. I troszeczkę ładniejsza pogoda na Pomorzu Zachodnim, głównie przed południem, w drugiej części dnia i tam popada. A przed południem możemy spodziewać się jeszcze opadów na Dolnym Śląsku, w centrum kraju. I teraz tak miejscami pada na ziemi, na południu ziemi łódzkiej, na północy Górnego Śląska. O, tak możemy to określić. Takie przelotne opady się pojawiają. Ale sporo słońca do godzin popołudniowych. To pogoda niezła. Dopiero później nam się zepsuje. Wysoka temperatura, rzecz jasna, od 28-29 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej i właśnie Suwalszczyzny i Małopolski, do 32 na Podkarpaciu. Ciśnienie nieznacznie będzie nam spadać bardzo, ale to bardzo minimalnie. I jutro bardzo podobna pogoda, z tym, że te burze już będą się przesuwały w kierunku właśnie Podkarpacia, Suwalszczyzny, ale temperatura niemal identyczna jak dzisiaj. Nadal upalnie gorąco. Wiadomo, że w czasie burzy taka temperatura sobie nam spadnie na troszeczkę, ale potem znowu będzie duszno, gorąco i po burzach powinno się przejaśniać i powinno wyjść słońce. Tak więc nie najlepsza dzisiaj pogoda. Myśleliśmy tak przez cały tydzień, że przynajmniej na weekend ta upalna, gorąca pogoda, wakacyjna taka już przecież, bo już mamy wakacje, się utrzyma. A tu jednak ten front nas uprzedził, wyprzedził. I kolejny zwrot akcji. I kolejny zwrot akcji. Ale jest gorąco i upalnie. Jest. No ale jednak chcielibyśmy, żeby przez cały dzień taka pogoda się utrzymała. No bo w wakacje jednak bardziej lubimy upały niż opady deszczu, tak mi się wydaje. Generalnie ja doświadczyłem tego wczoraj na Mazurach. Przepięknie wiało. Ładnie, piękna, słoneczna pogoda. Ale już pod koniec dnia zaczęło się tak troszeczkę chmurzyć. Nie padało wprawdzie. Ale już widać było, że ta pogoda się powolutku zmienia i to było jednak na północnym wschodzie kraju, a dzisiaj będzie właśnie jeszcze bardziej pochmurno i te chmury właśnie przynoszą nam te opady deszczu i burze. Mogą być gwałtowne, spodziewajmy się także gradobicia i silnych porywów wiatru do 70-80 km na godzinę. W czasie burz oczywiście. No i grad. Grad może nam spaść, bo przy takiej wysokiej temperaturze burze zawsze są groźne. Zawsze mogą spowodować jakieś straty w naszym mieniu, szeroko bądź wąsko pojętym. Chcielibyśmy tego uniknąć. No ale burze, jak mówi Ziemek, pod koniec dnia. Tak jest. A to oznacza, że trzeba korzystać z uroków jak najwcześniej. Zapraszamy państwa do wyjścia na spacer, a później oczywiście przed telewizorem. Bardzo słusznie. Ja będę straszył, a ty to odkręcaj. Dobrze, dobrze, Michał, niech tak będzie. Bardzo dobrze. Bardzo mówimy dobrze. Jak teraz. Tak jest, bardzo do dobrze. Do zobaczenia po przerwie. Do zobaczenia. Kolejna przerwa dla kibiców sportowych. Właśnie o tym mówiliśmy. Co robić po południu? Wyśpimy się. Tak, kochani, no, zwłaszcza wy, którzy prowadzicie poranek, musicie jakoś odreagować. Tak, bo ty rano nie wstajesz. Bo ja nie, bo ja się nie kładłem w ogóle po wczorajszych spotkaniach. Trochę o kibicach wam chciałem poopowiadać i o tym, jak się ten mundial ogląda. Świetnie się ogląda. Zresztą także na naszych antenach, tak porównując do tych mistrzostw sprzed 4 lat w RPA, to wzrost oglądalności tak już do 10% dobija. Średnio 8% z haczykiem, a im wyższa runda, tym lepiej i chętnie jest oglądane to widowisko. Ale także na stadionach warto powiedzieć o tym, że ta średnia frekwencja, która sięga 52 tysięcy, prawie 53, jest najlepszą średnią od 1994 roku i mundialu w Stanach Zjednoczonych. Proszę. Także no, Brazylia, umówmy się, ojczyzna futbolu. Anglicy by się obrazili teraz. No, mogą mieć na ten temat rzeczywiście inne zdanie. A skoro o kibicach, to chciałem wam także trochę takich wypowiedzi kibiców pokazać. Może na początek zacznijmy od tych, którzy kibicowali mocno i zaciskali kciuki mocno wczoraj, czyli Argentyńczyków. Brazylia i Argentyna reprezentować będą Amerykę Południową, zresztą wszystkie Ameryki w półfinałach, a Europę
Niemcy i Holandia. To będą ciekawe pojedynki. A propos kibiców, oczywiście są kibice tacy bardziej anonimowi, jak ci, których oglądaliśmy przed chwilą, ale są też kibice, którzy udzielają się na portalach społecznościowych, tacy znani. Na Twitterze wczoraj Mike Tyson na przykład, słynna gwiazda światowych ringów, napisał, że uwielbia patrzeć na Argentynę, kocha obserwować, jak gra Leo Messi, a więc on nie podzielał tego. A ja sądziłem, że kibicuje Urugwajowi, bo ma wiele wspólnego z Suarezem. Gryzoń? Że taki tak. Gryzoń? Ale może kiedy odpadł Urugwaj, kiedy odpadł Suarez, to przerzucił całą tę sympatię na Messiego i Argentynę, tylko że po Messi nie spodziewam się jakiegoś gryzienia, bo nawet nie sięgnąłby rywalowi gdzieś tam w okolice obojczyka, tak jak to zrobił Luis Suarez. A propos Twittera, Zbigniew Boniek, obecny prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, też częstym gościem jest, często tweetuje. Wczoraj też napisał, ciesząc się trochę, że Messi nie trafił do siatki Belgów, dlatego że Zbigniew Boniek ma 6 goli strzelonych na koncie, 6 goli strzelonych na mundialach, a Leo Messi do tej pory, no goni go, ale tych 6 goli jeszcze nie osiągnął. 4, więc, tak? Więc Messi cieszył się. Ale należy jeszcze jedną bramkę zdobytą. Tak, w sumie, tak. Cieszył się Zbigniew Boniek, że Messi go wciąż jeszcze nie dogonił. A też taką zasłynął prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej ostatnio wypowiedzią, że gdyby Polacy grali na tym mundialu w Brazylii, to wcale nie byliby tłem dla innych zespołów, nie byliby chłopcem do... To ma poczucie humoru jednak, Boniek. Ma, trzeba przyznać. Brazylijczyk powiedziałby, że com muito orgulho, com muito amor, czyli z wielką dumą i z wielkim sercem, z wielką miłością Zbigniew Boniek do polskiej reprezentacji podchodzi i z wielkim optymizmem, trzeba to przyznać. No dobrze, skoro były wypowiedzi kibiców argentyńskich, to proponuję także Belgów, a na deser mamy jeszcze Brazylijczyków. No, popatrzeć. No, cały czas zastanawiam się nad wypowiedzią Zbigniewa Bońka. Poruszyła ta powódź. Tak, które twierdzi, że nie bylibyśmy tłem. No to z kim moglibyśmy nawiązać równorzędną walkę? Szukam w pamięci, szperam, no nie wiem, może z Hondurasem. Ewentualnie, no bo z Algierią najpewniej, nie z Iranem też, ale nie mówimy już o całej reszcie, bo tam nie. A może nie byłoby tak jak z Kostaryką, zaskoczylibyśmy wszystkich. No, może. Jak to się nie rozpoczyna od rzutów karnych, bo to jest loteria, to może mielibyśmy szansę. Nie, no może opierał swój optymizm na tym, że obserwował piłkarzy, którzy grali w Polsce w ostatnich miesiącach, latach. Junior Diaz z Kostaryką grał, przecież piłkarz Wisły Kraków zaszedł aż do ćwierćfinału, a przecież Carlo Costli także grał w Hondurasie. Wcześniej grał w Polsce w PGE GKS Bełchatów. No nie wiem, jakim torem rozmowania poszedł selekcjoner były, obecny prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Boniek. Chylimy czoło przed tak optymistycznym nastawieniem. Obiecałem wam kibiców brazylijskich. Jest w Brazylii, obserwuję ten mundial stamtąd nasz specjalny wysłannik Robert Algendi. Spotkanie piątkowe, ćwierćfinałowe Brazylii, czyli gospodarze z Kolumbią, miał okazję obserwować w barze, jednym z brazylijskich barów, gdzie było takie publiczne oglądanie tego spotkania. No i zobaczcie, jak to wygląda tam. Rozśpiewana, roztańczona Brazylia. Robert świetnie trafił, trzeba przyznać. Tak, nawet jak nie na stadionie, to tam cały kraj właściwie wygląda jak jeden wielki, wirujący stadion. No, wielki, pogrążona Kolumbia. Przypomnijmy, że burmistrz Bogoty zarządził, że wszyscy w dniu meczu o 13 już mieli wolne. Ten mecz był o 15 tamtego czasu. Lokalnego czasu się rozpoczynał. I lokalna prasa kolumbijska nie zostawia suchej nitki na arbitrze tego spotkania, czyli na Carlosie Velasco Carballo. Podają nawet niecenzuralne słowa, nie będziemy ich tutaj wyłączać. W gazetach, proszę Państwa. Ale czym to uzasadniają? No, złymi decyzjami. Nieuznaną bramką dla Kolumbijczyków. Wątpliwe było też podyktowanie rzutu wolnego, który James na bramkę Rodriguez zamienił David Luiz. Tak, to prawda. Dziwne, że nie wspominają o tym, jak potraktował Zuniga Neymara, wchodząc kolanem. No właśnie. To jest kolejny wątek, o którym można byłoby też porozmawiać. Mógłby spokojnie zobaczyć. Zwróćcie uwagę na to, że Suarez za ugryzienie został bardzo surowo ukarany, a za tak brutalny faul. Ale z drugiej strony James Rodriguez był też non-stop faulowany, zwłaszcza w pierwszej połowie. Dobrze. Więc trzeba być sprawiedliwym. Przed tobą. Dziękuję bardzo. Bez przesady. Rafał Patera, dziękujemy. Do zobaczenia. A za kilka minut serwis, za 4 dokładnie. Zimowit Pędziwiat, proszę Państwa, czyli pogoda. Dzień dobry. Będzie nas rozpieszczać dzisiaj, czy nie? Będą regiony lepsze, pogodowo ładniejsze, gorące, ciepłe i bez opadów, a będą i regiony takie, gdzie będzie padać intensywnie, burze będą nam przechodziły z zachodu na wschód, no i może spaść grad również, ale bardzo gorąco. Szanowni Państwo, zobaczmy, co teraz się dzieje w pogodzie, bo teraz mamy przewidzianą mapę na teraz, coraz cieplej, już około 21 na Dolnym Śląsku, ale się chmurzy trochę na Dolnym Śląsku właśnie i tam może jeszcze przed południem trochę przelotnie popadać.
jeszcze burze nie, raczej przelotne opady na Dolnym Śląsku. Wielkopolska, Pomorze Zachodnie też z 20, 22 już tam gdzieś na Kujawach. No i troszeczkę chłodniej w centrum, na wschodzie około 19 stopni. Najchłodniej w rejonie Zakopanego około 16. No ale to się będzie oczywiście wszystko zmieniało. Druga część dnia zdecydowanie gorsza. Znaczy mamy jeszcze przedpołudnie oczywiście, no gdzie tam do południa, pół do ósmej. Po. Najcieplej na Podkarpaciu 32-31, Wielkopolska, Kujawy, Pomorze Zachodnie około 30 stopni. No i nieco chłodniej tylko minimalnie w rejonie Zatoki Gdańskiej i na Suwalszczyźnie 28-29. Ale właśnie od Pomorza Gdańskiego przez centrum kraju, Mazowsze, Ziemię Łódzką, aż po Małopolskę, Górny Śląsk spodziewamy się takich najbardziej gwałtownych burz z intensywnymi opadami deszczu. Może spaść również grad. Będziemy to Państwu przypominać cały czas, żebyśmy o tym pamiętali i byli na to przygotowani. Na pewno jak ktoś wyjdzie na spacer po południu, no to nie radzę robić tego bez parasola. A jeżeli gdzieś będziemy parkować samochodami, to najlepiej tam, gdzie ten samochód jest pod zadaszeniem, żeby czasem potem nie wrócić do niego i go nie poznać. Bardzo bym tego Państwu nie życzył. Bardzo straszę. I sobie też. Burzami. No straszę. Synoptyk tak mi nakazał. Strasz, bo trzeba o tym informować Państwa. Suwalszczyzna, Podkarpacie zdecydowanie z lepszą pogodą, jeszcze bez opadów. Tam raczej te burze jutro. Ale ciepło. Bardzo tak, ciepło. Bardzo gorąco. 30 stopni mniej więcej wręcz. W całej Polsce. Tak jest. Ziemowity Pędziwiat, bardzo dziękujemy. Dziękuję. I podglądamy, proszę Państwa, w tej chwili Kołobrzeg. Coraz mniej niewiadomych, proszę Państwa, związanych z mundialem, chociaż odpowiedzi na najważniejsze pytania jeszcze nie znamy. W grze pozostają cztery drużyny. Ale Rafał Patera, kto jest w tej chwili faworytem? Już wiadomo, kto jest poza grą. Neymar jest poza grą, niestety o tym się trąbi, o tym się mówi. Brazylijczycy wciąż nie mogą przeboleć tej straty. Wspominaliśmy w poprzednim naszym wejściu ten faul Zunigi w 88 minucie spotkania Brazylia-Kolumbia. A zresztą pokażemy go jeszcze raz Państwu, kto nie widział, to jest ten moment, żeby nadrobić zaległości. Nie wyglądało tak groźnie od samego początku. A nie, tam widać, jak wystawia kolanko. Zuniga wchodził na tego biednego Neymara, tak jak bramkarze zwykle wchodzą w obrębie piątego metra. Do takich sytuacji, wiecie, dochodzi często. To jest taki odruch obronny w przypadku bramkarza. On musi sobie torować drogę tam w tym polu, w którym jest nietykalny, a gdzieś tam na boisku, jak... Uwierzcie mi, to było celowe zagranie, za które spokojnie Zuniga mógł zobaczyć czerwoną kartkę. Zresztą, jak Ola wspominała ostatnio w poprzednim wejściu, cały czas obraduje jeszcze komisja techniczna FIFA, która może ukarać Zunigę jakąś karą. Być może będzie tak jak z Suarezem, też po meczu został ukarany. No właśnie, to się zdarza. Tak samo jak kiedyś Mauro Tosotti za złamanie nosa Luisowi Enrique. Sędziowie czasami nie wyłapują, nie widzą skali problemu podczas meczu, bo też mają trudne zadanie, umówmy się. My dzięki tym wszystkim powtórkom, dzięki późniejszym analizom możemy stwierdzić, że coś wyglądało tak sobie, a w rzeczywistości było bardzo groźne. A na pewno też za ukaranie za ten faul będzie naciskać gospodarz. To dla nich duże osłabienie. Wielu było zdziwionych, że Zuniga nie dostał czerwonej kartki, mimo że sfaulował Brazylijczyka, jeszcze taką gwiazdę, która gdzieś tam wymyka się w ogóle z tych sportowych porównań i skala talentu Neymara, to jest dzisiaj kwestia społeczna. Pamiętajmy też, że to była 88 minuta. Sędzia, jeśli nie widział, mógł podejrzewać, że jest to symulowanie. Piłkarze bardzo często to robią w ostatnich minutach meczu, grając na czas. Brazylijczycy się oczywiście przejmują, ale nie wszyscy tak się z tym Neymarem solidaryzują. Kibice argentyńscy, jak można się było spodziewać, bo te antagonizmy pomiędzy Argentyńczykami a Brazylijczykami są ogromne. Kibice argentyńscy wczoraj przed spotkaniem z Belgią, przed stadionem pojawili się z takim wielkim gumowym kręgosłupem i krzyczeli ole, 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 my tutaj mamy kręgosłup Neymara, całkiem sprawny, całkiem zdrowy. No to taki gruby żart. Słabo rzeczywiście. Dla wyrównania szans teraz nie powinni powołać Messiego do składu, wtedy by się szanse wyrównały. Na przykład, gdyby stracili Messiego, to by wiedzieli, jak smakuje taka strata. Ale my strasznie wybiegamy w przyszłość, przecież na razie jeszcze półfinały. Brazylia z Argentyną jeszcze nie zagrała. Ale to widzicie, w podświadomości jednak chyba jakoś już podzieliliście tutaj łupy. Wierzcie mi, ten Neymar to jest dzisiaj, zresztą nawet prezydent Brazylii, pani Dilma Rousseff, też słowa otuchy kieruje pod adresem Neymara. Sam Neymar udziela już pierwszych wypowiedzi, my taką wypowiedź mamy i teraz ją odtworzymy, no bo to jest ktoś więcej niż tylko piłkarz Brazylii, zaraz do tego jeszcze wrócę. Pęknięty, to musi być dla niego straszne. Trzeci krąg odcinka lędźwiowego. My o 8.45 będziemy, proszę Państwa, rozmawiać ze specjalistą ortopedii i traumatologii narządu ruchu, doktorem Konradem Słynarskim, na temat takiej kontuzji, czym ona grozi.
Czy... No, Brazylia płacze. Wyobraźcie sobie, że tam to jest gigantyczna ikona. Mhm. Pamiątki, wszelkiego rodzaju gadżety z podobizną Neymara to idą jak woda. Zresztą tam można, nie wiem, spać w pościeli z Neymarem. Można sobie kupić taką statuetkę naturalnych rozmiarów z Neymarem, jeśli ktoś chce sobie wstawić przed rezydencją zamiast krasnoludków ogrodowych na przykład. Można zjeść... Ciekawy pomysł. Taki symbol Brazylii, takie ciasteczka, czekoladki, brigadeiros z podobizną Neymara. No wszystko jest z podobizną Neymara, naprawdę. Tam to jest postać wielka. Zadebiutował w lidze w wieku 17 lat. W Santosie nie zawsze był grzecznym dzieckiem. Dzisiaj jego wizerunek medialny jest bardzo ciepły. Pracowano nad tym od dziecka właściwie z Neymarem, ale bywało tak, że pokazywał różki także na boisku. W 2010 roku w meczu z Searą tak pokłócił się ze swoim kolegą z zespołu, obrońcą Marcosem, że na nic zdały się interwencje partnerów z boiska, trenera. Musiała wejść, wkroczyć policja na boisko i rozdzielono obu panów. Dobrze, do więzienia nie trafili. W 2010 roku także potrafił zwolnić swojego trenera, Dorivala Juniora, który nie pozwolił Neymarowi wykonać rzutu karnego podczas spotkania, bo w sezonie wcześniej zmarnował kilka rzutów karnych. Neymar się wściekł, trener go zawiesił na 15 dni. Santos zagrał jeden mecz bez Neymara, nie wygrał tego meczu. Zarząd klubu zwolnił trenera, a Neymara przywrócił do składu. On tyle może, czołowy zawodnik. No jest wyrazisty, jest charyzmatyczny, walczy o swoje. Taki powinien być piłkarz. On nie musi być grzeczny zawsze i wszędzie. Cały czas jeszcze bardzo młody. Do wzięcia, nawet bym powiedział. A to akurat mnie interesuje. No i bardzo mnie cieszy ta deklaracja. Rafał Patyra, dziękujemy. Za chwilę, proszę Państwa, serwis. Topolowa miejsca wczorajszej katastrofy lotniczej, Przemysław Adamski. Bardzo dziękuję, Przemku. W tym serwisie to wszystko. A u nas już ziemowit pędzi wiatr, czyli pogoda. Witam Państwa ponownie. Nie mam za dobrych informacji, niestety, pogodowych. Będą burze, będą opady deszczu przelotne. Nie, trochę więcej słońca na Pomorzu Zachodnim, na Suwalszczyźnie i na Podkarpaciu. Suwalszczyzna i Podkarpacie właściwie dzisiaj bez opadów kompletnie. Tam ładna pogoda i bardzo gorąco. No generalnie dzisiaj upalnie w kraju. No i właśnie przez ten upał te burze, które będą się pojawiały na pewno w drugiej części dnia, mogą być gwałtowne, mogą być niebezpieczne, z opadami gradu, również z bardzo silnymi porywami wiatru. I tego deszczu może spaść sporo, nawet w okolicach 25-30 litrów wody na metr kwadratowy. W pewnych miejscach oczywiście nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Myślę, że jeszcze takich maszyn nie wyprodukowano, które są w stanie przewidzieć, ile deszczu spadnie w danym miejscu. Ciśnienie w okolicach 1000 hektopaskali, 999, i będzie nam bardzo powolutku spadało. Bardzo gorąco nadal, do 32 stopni na Podkarpaciu, troszeczkę chłodniej w rejonie Zatoki Gdańskiej, 28, i na Suwalszczyźnie około 29, 30, 31 w regionach zachodnich. Ten zachód dzisiaj naprawdę bardzo, ale to bardzo gorący. No i Podkarpacie z 32 stopniami. Upał przez całą niedzielę, ale zakłócony właśnie tymi burzami gwałtownymi, groźnymi, które mogą być groźne nie tylko dla naszego zdrowia, a czy przede wszystkim dla naszego zdrowia, ale także dla naszego mienia. Gorąco i burzowo tak jest i będzie dzisiaj. Jakie będą te kolejne dni, kolejny tydzień? Jeszcze kilka dni takie gorące, na pewno poniedziałek, wtorek, środa troszeczkę będzie się sytuacja stabilizowała. Potem trochę chłodniej, ale to są prognozy na kilka najbliższych dni. Jutro będziemy wiedzieć więcej. Nie będziemy wróżyć z fusów absolutnie. Na pewno 2-3 dni gorące, a potem mała stabilizacja w pogodzie. Troszeczkę chłodniej. Ziemowit pędzi wiatr. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję. I wracamy po przerwie. Czy panowie na ten wyścig z żonami? Aha, bardzo ciekawy serwis informacyjny. Tak, oczywiście. No, tak, to dała się nagrodę dla pani. Dostaje tyle piwa, ile waży partnerka, a kobieta? Była noszona na rękach. Do góry nogami. I to już, to już koniec nagrody, no Michał. Ale dobre pytanie. Dzień dobry, sąsiedzie. Mogę pożyczyć żony? A ile waży? I jeszcze pytanie, macie ciężką żonę, sąsiedzie? No w miarę, a to nie, to dziękuję. Ale wiesz, bo z jednej strony lepiej, żeby ważyła mało, ale z drugiej strony przy nagrodzie już ważne, żeby ważyła dużo. No tak, tak. Ja myślę, że jakąś część tego piwa powinna dostać ta jednak żona. Czy własna, czy niewłasna. Co sądzisz? Pożyczona. Czy pożyczona? Powinni się podzielić. No powinni, no bo jednak współpracowali oboje. Ona jednak musi tymi nogami go ładnie objąć, tę szyję jego, żeby... Nie, bo one naprawdę, to wyglądało bardzo profesjonalnie. Dobrze, to teraz profesjonalnie o pogodzie. Szanowni Państwo, pogoda nam się troszeczkę psuje.
mówię to od rana, do znudzenia będę to powtarzał, troszeczkę nam się psuje, bo front atmosferyczny od Niżu z nad Atlantyku napłynął z zachodu, no i przemierza nasz kraj bardzo powolutku, przynosząc chmury i opady. I burze przede wszystkim. Te opady niegroźne. Najgorsze burze. W czasie burz oczywiście opady i deszczu, i możliwe także opady gradu. Miejmy nadzieję, że będzie ich jak najmniej. A takie najbardziej groźne, takich najbardziej gwałtownych burz spodziewamy się od Zatoki Gdańskiej przez centrum kraju, Mazowsze Wschodnie, aż po Małopolskę i Górny Śląsk. Suwalszczyzna i Podkarpacie raczej bez opadów. Ja wczoraj byłem w Mikołajkach, tam wczoraj przepiękna pogoda, regaty. Bardzo mocno pozdrawiamy tych, co wychodzą dzisiaj znowu na jeziora. No tak ładnie, że można tańczyć na Pomoście. Tak, tak jest, tak jest, tak jest. Nawet można tańczyć na marinie na Pomoście. Na Podkarpaciu też bez opadów. I tam dzisiaj najcieplej do 32 stopni, Suwalszczyzna, Warmia, Mazury około 28-29, tak samo rejon Zatoki Gdańskiej, a zachód kraju 30-31 stopni. Tak więc upał w całym kraju, no i właśnie z tymi upałami związane te burze, dlatego że tak gorąco to te burze mogą być bardzo gwałtowne i niebezpieczne. Tak więc bądźmy na nie gotowi, że jak zacznie grzmieć, jak zacznie lać, to się chowajmy. Absolutnie nie chłońmy tej pogody. Nie patrzmy w niebo i nie patrzmy, jak dużo tej wody spada, tylko chrońmy się, uciekajmy pod jakieś zadaszenia. I swoje samochody też chowajmy pod zadaszenia. Albo na Suwalszczyznę, albo na Podkarpacie. Tak jest. Tam ma być spokojnie. Dokładnie tak. Bieszczady dzisiaj na pewno będą najbardziej przyjaznym miejscem dla turystów. Tyle o pogodzie. Tyle na razie. Wracamy po przerwie. Do zobaczenia. Zimą mówi pędzi wiatr. Już na miejscu. W ostatniej chwili, ale zdążył. Jest. I znów będzie straszył burzami. Tak, będę znów straszył burzami, bo taka jest moja rola. Szanowni Państwo, niestety pogoda nam się troszeczkę psuje. Ale troszeczkę tylko, bo nadal bardzo gorąco, upalnie od północy po południowy wschód. Na południowym wschodzie ta temperatura najwyższa do nawet 32 stopni dzisiaj w drugiej części dnia. Zobaczymy sobie, jak to wygląda? Za chwilę. Może no, mamy, jest. Proszę bardzo. Podkarpacie z 32 stopniami, troszeczkę minimalnie chłodniej. Na północy i na północnym wschodzie 28-29 i burze niemal we wszystkich regionach. Właśnie oprócz Suwalszczyzny, Podkarpacia w pierwszej części dnia na pewno też nie będzie padać na Pomorzu Zachodnim. Tak więc upał nadal z nami pozostaje. Tak będzie także jutro i pojutrze, ale już tych burz będzie jutro więcej tutaj w naszej części Polski, tutaj gdzie jesteśmy, czyli Mazowsze. To wschodnie głównie, Lubelszczyzna, Podkarpacie, Suwalszczyzna. Jutro też już z burzami. Właściwie te burze powinny przechodzić nad tymi regionami północno-wschodnimi, wschodnimi, południowo-wschodnimi w nocy. Nadal bardzo gorąco. Proszę zobaczyć, nawet 32-3 stopnie w poniedziałek. No i burzowo nadal właściwie bez zmian. Trochę mniej tych burz znowu na Podkarpaciu, w Małopolsce troszeczkę lepiej, ale znowu na krańcach południowych na pewno te burze będą się pojawiały. W czasie takich burz na pewno może spaść grad. Mówię to od rana i będę powtarzał do co najmniej 16:30. Potem pałeczkę przejmie koleżanka i pewnie będzie mówiła dokładnie to samo. Bardzo intensywne opady deszczu w czasie takich burz, no i silne porywy wiatru, do nawet 70-80 km na godzinę. Tak więc chronimy się, szanowni Państwo, ale nie mówiłem tego jeszcze. Pijmy bardzo dużo płynów, najlepiej wody, wody niegazowanej, niesłodzonych soków żadnych, czy tam gazowanych napojów. Pijmy wodę, nawadniajmy się. Wczoraj powiedzieli mi o tym żeglarze, że jak wieje i jest bardzo gorąco, to bardzo szybciutko woda z nas paruje. Pijmy dużo wody, niegazowanej. Brzmi to optymistycznie. Jutro minimalna temperatura w ciągu dnia 30 stopni. Tak jest. Do zobaczenia. Do zobaczenia.
na naszej antenie już za chwilę program Woronicza 17. Tomasz Sekielski jest już w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś o taśmach oczywiście. Oczywiście. Kolejne taśmy zapowiada ujawnienie ich Tygodnik Wprost. Będziemy trochę o tym rozmawiać. Tutaj już trwa gorąca dyskusja. Część gości jest. Józef Oleksy pyta, dlaczego Bartłomiej Sienkiewicz wciąż jest ministrem spraw wewnętrznych. Prawda? To? No, to nie ja stawiam to pytanie, wielu stawia je. Postaramy się na to pytanie odpowiedzieć. Być może, dlaczego wciąż Bartłomiej Sienkiewicz jest ministrem spraw wewnętrznych i jak długo będzie. Także sprawa profesora Chazana. Mam nadzieję, że zdążymy o tym również porozmawiać. Woronicza 17, 10.15. Zapraszam. Tomasz Sekielski, bardzo dziękuję. Oczywiście również zapraszam przed telewizory 10.15, program Woronicza 17 na antenie TVP Info. A u nas to wszystko już. Tak, kończymy, proszę Państwa, poranek, za chwilę infodzień. Kolejny serwis o 11.30. Życzymy udanego, spokojnego, przyjemnego dnia. Będzie gorąco, ale burzowo. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Do zobaczenia.